Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny na czytaniu miłosnym na miesiąc luty bieżącego 2022 roku. Film będzie się składał z dwóch części. Pierwsza część jest dla osób, pierwszy rozkład dla osób, które są w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Będzie to rozkład dla par. Drugi rozkład dla osób samotnych, tak zwanych singli. W komentarzu pod tym filmem przypnę Wam odnośnik czasowy, w którym momencie rozpoczyna się treść filmu dla Was. Dzisiaj zrobimy sobie rozkłady przy pomocy talii 4 pory roku. Następnie wylosuję jedną kartę z serii Wsparcie w miłości, karty anielskie. To są te dwie talie tutaj w tle. Jeżeli jesteście nimi zainteresowani, chcecie, że tak powiem, bliżej zapoznać się z talią, odsyłam do linku pod tym filmem, przeniesie Was na stronę, gdzie takie talie można sobie przejrzeć, kupić, obejrzeć inne. Często mnie pytacie, z jakich kart korzystam, więc w każdym filmie jest inna talia, więc tam możecie sobie wszystko zobaczyć. I co jeszcze, kochani? No, czytanie jest ogólne. Jak już wiecie, jak mantrę Wam to powtarzam, jeżeli nie rezonuje, trudno, każdy z Was ma inną historię życiową, wybierajcie tylko te karty, które z Wami rezonują, no i dodatkowo możecie się wesprzeć filmem ze swoim znakiem ascendentalnym, być może tam są dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Przechodzimy do filmu dla par. Tutaj po lewej stronie będzie Wasza energia, po prawej Waszego partnera. Będę mówić ogólnie partner życiowy. Oglądają mnie i Panie, i Panowie. No i każdy z Was wie, tak, czy tu będzie partnerka, czy partner, chodzi o partnera życiowego, nie będę ciągle powtarzać, chociaż pewno ze dwa razy powtórzę, ale żeby się tak ciągle nie pilnować tego, każdy z Was wie, o której osobie myśli, którą tutaj na tym miejscu umiejscawia. Czytanie jest ogólne, więc energie mogą zamieniać się miejscami, więc jeżeli poczujecie, że te karty po prawej stronie jednak bardziej rezonują z Waszymi odczuciami, zamiarami, przemyśleniami, odczytujcie ten rozkład na zasadzie odbicia lustrzanego. A teraz już przechodzę do czytania. Karty były tasowane. I już patrzymy, co tam ciekawego dla par ten luty zapowiada. Co Panna myśli o swoim partnerze? 7 denarów. Co Wasz partner myśli o Was? 10 buław. Co Panna czuje do swojego partnera? 8 mieczy. Co Wasz partner myśli o... czuje do Was, przepraszam. Czuje, jeszcze raz. Co Wasz partner czuje do Was? Partner bądź partnerka, tak, już wiecie. 10 denarów. Bardzo ładna karta. Jakie są plany, zamiary Panny względem partnera na miesiąc luty? Księżyc. Jakie są plany, zamiary Waszego partnera względem Was? As kielichów. Jak Panna traktuje swojego partnera? Świat. Jak Wasz partner traktuje Was? 2 denary. Co lub kto Was łączy? 9 buław. Co lub kto Was dzieli? 8 kielichów. Jak będzie wyglądał Wasz związek na początku lutego?
trzy miecze. Połowa lutego, 10 mieczy. I koniec lutego. Król kielichów. No wiecie co? Ale huśtawka. W tle czytania rycerz kielichów. No moi kochani, co tu się dzieje w ogóle? Co tutaj się dzieje? Panna na coś czeka. Nic nie robi. Ewentualnie tak postrzega partnera, tak? Żadnej inicjatywy, żadnego zainteresowania. Musimy dobrać kartę. To jest... Znaczy powiem tak, no widzę zaangażowanie jednej strony, bardzo. Tylko wydaje mi się, że jest jakiś związek w tle. Bądź. Nie jesteście jeszcze, że tak powiem, posłowie. Nie mylić z wiejską w Warszawie. Dobra, trzeba podobierać. Nie będę tutaj dumać. Kochani, siódemka denarów. 9 denarów. Ósemka mieczy. 10 mieczy. I rycerz buław. Co tu się wydarzyło pomiędzy wami? No padły jakieś słowa. Myślałam, że kichnę, przepraszam, ale chyba tak mnie zakręciło. Apcik, prawda. Dziewiątka była was, kielichów. No jakaś trudna miłość, kochani. Co wy tu narozrabialiście, naprawdę? Jak już my znacie, powiem kilka wersji. Pierwsza, no macie romans. Macie romans ukrywany. W tle jest być może rodzina, jakiś związek małżeński. No i tutaj panna świadomie w coś weszła, ale nie ma sił już tego dźwigać, że tak powiem. Druga sprawa, której z was bardzo dużo pracuje, często wyjeżdża nawet gdzieś po świecie, za granicę. I to was jakby oddala od siebie. Może mieliście gdzieś wyjechać razem w lutym, może mieliście jakoś spędzić czas, tutaj coś będzie odwołane, pannie będzie bardzo przykro. Może być też tak, że panna być może jest rozchorowana, jeżeli jesteście w związku na odległość, nie możecie się spotkać. A panna bardzo tęskni, nie może się doczekać, zwłaszcza jeżeli chodzi o lwa, bądź raka, skorpiona, rybę. Ale dziwne czytanie. Boże, jeszcze tam dziesiątkę była, dopowiem. Paź miecz. A ten rycerz kielichów to jest skorpion, tak? Ale niekoniecznie. To być może miało być jakieś spotkanie, na które być może panna nie mogła się doczekać, tak? Jakaś fajna wiadomość, na którą panna czeka. Może wyznanie, może właśnie miło spędzony czas. Jakieś takie chwile, które zbliżą was bardzo do siebie. No, bardzo dużo emocji ten wasz związek, że tak powiem, przetwarza. Wy nawet jak się kłócicie, to w taki sposób, że łatwo się później godzicie, tak mi się wydaje. I tutaj jest taka ostrożność w tym uczuciu, ostrożność w pielęgnowaniu tej miłości. I teraz pytanie właśnie, czy jest jeszcze coś nierozwiązane, bo tu mamy tą dwójkę denarów. Ja nie lubię tej karty, bo to jest takie niezdecydowanie, takie właśnie trzymanie się
jakby dwóch relacji, czyli nie rozliczyłam jeszcze poprzedniego związku, a już zawracam komuś głowę. I później to się odbija właśnie na naszym życiu prywatnym. Tutaj panna chyba czekała wreszcie na jakąś decyzję. Być może, że razem zamieszkacie 9 denarów albo macie sobie gdzieś wyjechać. Oczywiście tu praca też może być, tak? Zakup własnego mieszkania, urządzenie się gdzieś. Wspólne właśnie zamieszkanie. Wyjazd w jakieś ładne, atrakcyjne miejsce, żeby miło spędzić czas. Sprawianie sobie przyjemności. No może liczyła panna tu na jakiś prezent, na jakąś niespodziankę, na coś, co od dłuższego czasu panna czeka. Może pierścionek zaręczynowy. Ale ogólnie jest panna zaniepokojona, że być może właśnie to czekanie i takie sprawdzanie, co dalej z tego będzie, na jakieś zmiany, tak? Na jakieś zmiany, nie wiem, czy zawodowe, czy właśnie w życiu tutaj prywatnym. Ta karta kochanków mnie tutaj denerwuje. Chyba ściągnęłam jakąś pannę, która ma trudną sytuację, jest między młotem a kowadłem, nie wie, co ma zrobić. No, z jednej strony uczucie, czyli serce nie suka, z drugiej strony, no, tutaj jest jeszcze coś. Na pozycji serca u panny ósemka mieczy, dziesiątka mieczy, też w ogóle, no. Przede wszystkim strach, bezsilność na pewne wydarzenia. Jakieś odgradzanie się, świadome odgradzanie od emocji. W czymś panna utknęła i ją to trochę załamało, bo nie tak sobie to panna wyobrażała. Nie wiem, o co tu chodzi, naprawdę. No, w takiej biernej postawie jakiejś, no niewiadomej, bo tak naprawdę panna nie wie, co ma myśleć dalej o tej relacji, tak? Nie wie, co ma myśleć. Czy ten ktoś, kto tutaj jest, tak? Chce z tą panną być, czy nie chce z nią być, czy traktuje ją poważnie, czy nie? Dezorientacja i takie załamanie. Myśli to wszystko dominują, podejrzenia i ogólnie no wydarzenia, które ostatnio mają miejsce między wami. Ale widzę, że tu się pogodzicie. Więc być może coś się wyjaśni. Ogromna tęsknota i poczucie takiej bezsilności. A może po prostu mieliście się spotkać. Ale ograniczają was jakieś wydarzenia. Może padły jakieś słowa, może jakieś wiadomości. Może chodzi tutaj o sytuację tą na świecie, tak? No poraniona jest panna. Jest panna poraniona. Tutaj może być też taka sytuacja, że niektóre z was są po jakimś rozwodzie albo trudnym, traumatycznym związku i po prostu ciężko wam się teraz otworzyć. Boicie się, że ktoś was właśnie no, zmanipuluje i wykorzysta. Że się z tego nie podniesiecie, tak? I te myślokształty takie być może wracają. Rusz głową, panno. To nie wszystko być może wygląda tak, jak się sama tutaj straszysz, bo to takie aż drżenie czuję w tym sercu, tak? Przerażenie. Bo ty nie masz siły, panno, na to, żeby no znowuż jakieś ekstremalne sytuacje w swoim życiu przechodzić. Natomiast jest to też karta, no mówię, jakichś osób bardzo takich mogących dużo w kraju. Rozporządzających pewne informacje, rozgłaszających pewne informacje. Więc tutaj, jeżeli jakiś wyjazd planowaliście wspólny, bądź przeprowadzkę, urządzanie się w jakimś własnym wspólnym domu, to nie wiem, czy to nie będzie trzeba przełożyć. Bo coś będzie tutaj utrudnione, kochani.
Natomiast jest to coś, jest tu jakiś taki. No miecze to jest chód emocjonalny, zawsze, tak? Dystansujemy się od pewnych sytuacji, do pewnych sytuacji. No bo coś przeżywamy wewnętrznie, tak? Boimy się odkryć te prawdziwe emocje. Nie chcemy ich wyrażać, bo w jakiś sposób jest nam przykro. Przechodzimy jakieś trudne momenty w swoim życiu. Boimy się coś powiedzieć, boimy się coś wyznać, bo nie wiemy, czego możemy się spodziewać. Jak traktujecie? No, niektóre panny być może też myślą o rozwodzie. To od razu tutaj powiem, że niektóre panny mogą myśleć. Myśleć może nie. Zwłaszcza te panny, które żyją w jakimś związku, małżeństwie, gdzie dużą rolę odgrywają pieniądze i wygoda tego wspólnego życia pod względem materialnym. I panna czuje, że być może ten związek w ogóle nie ma sensu, że już coś się skończyło, tak? Dziesiątka mieczy, czyli no umarły te uczucia, koniec. Dobiłeś mnie jakimś słowem, jakąś sytuacją, swoim zachowaniem. Po prostu ostatnie resztki uczuć, które miałam, umarły, tak? Czy miałam. Czuję, że powinnam się rozwieć, że się powinnam odciąć od Ciebie. No ale jednak tkwię w tym, sama siebie oszukuję. Oczywiście moja ulubiona karta Księżyca, która w ogóle no z jednej strony to jest ukrywanie swoich uczuć i emocji, tak? Tłumienie ich. Sama siebie oszukuje Panna. Karta też intuicji. Bycia pod wpływem emocji, które czasami powodują, że nie myślimy racjonalnie. Myślimy pod wpływem chwili. Sami coś chcemy zatuszować. Sami sobie wmawiamy jakąś nieprawdę, bądź jesteśmy pod czyimś wpływem, kto umiejętnie, emocjonalnie potrafi na nas właśnie wpłynąć. Mówi nam to, co chce, a my w to wierzymy. Bądź zakładamy maskę, żeby coś udawać. To jest związane z rycerzem buła, więc nie wiem, może chodzi o wyjazd, może o przeprowadzkę, może jakieś spotkanie, a może brak pewności siebie, żeby wreszcie zacząć działać, przestać się oszukiwać, tylko zacząć odkrywać jakieś tajemnice, wyjaśnić sytuację, powiedzieć prawdę i ruszyć z takim impetem do przodu. Więc tutaj każdy dobierze coś do siebie. Ja Wam zawsze mówię różne wersje, już mnie znacie. Nieraz tam piszecie, że a, raz tak, raz tak, raz tak. No taki mam styl, kochani, no. Nie poradzę nic na to. Nie lubię szablonowo jechać schematycznie, bo może być taka sytuacja, może być inna. Wszystko zależy od zadanego pytania, które byście mi zadali, tak? Dobrze. No, panno, co tu się dzieje u Ciebie? No i dlaczego ja tak mówię, że może być też takie odczucie, że powinnam wyjaśnić to, zakończyć, ruszyć i być może odciąć się, bo jest karta świat, a karta świat kończy wszystko i pozwala nam wejść w nowy etap. Karta świat to jest takie przyzwolenie na to, że a rób co chcesz, daję Ci wolną rękę. Natomiast cokolwiek, jak traktuje panna, tak? No po pierwsze, może być to związek na odległość. Gdzieś tam za granicą, tak? Jakiś obcokrajowiec, bądź cudzoziemiec, bądź osoba, która mieszka gdzieś za granicą. Natomiast karta świat, wydaje mi się, że coś panna chce zakończyć. Coś zmienić. I chce, żeby jej się udało. Zobaczmy, karta świat. Rycerz kielichów. Rycerz kielichów. Nie wiem, chce panna powiadomić? Bądź zaplanować spotkanie. A może to dotyczy właśnie tego skorpiona? Może tutaj, no nie wiem, jesteście z jakimś skorpionem w związku i tu o to chodzi.
To raz. Drugi raz. Brak zdecydowania tej strony. Czyli partnera bądź partnerki, tak? No to niekoniecznie tak, kochankowie. No. Pierwsze co, to może być jakaś inna relacja, inny związek, tak? Ale tutaj być może też chodzi o to, że panna ma dosyć takiego właśnie czekania na konkrety. Weź się, chłopie bądź kobieto, wreszcie zdecyduj, czy ty chcesz być ze mną, czy nie. Czy zaczynamy tworzyć jakiś związek, rodzinę, czy nie. No, z jednej strony tu widzę dziesiątkę denarów u waszego partnera bądź partnerki, tak, w sercu. Czyli chęć zbudowania trwałego związku, marzy mu się rodzina. No, na pewno są uczucia, wartości, które o tym mówią, tak. Nie chce przygody, nie chce romansu, chce trwały związek, chce być z kimś, chce zbudować rodzinę, tak. Postarać się o dzieci, zapuścić gdzieś korzenie. A z kielichów. Jestem zakochany, tak? Bądź zakochana. No, chcę z tobą być. Dajmy szansę tej miłości. Natomiast, no, ciągle brak jakichś konkretów. Być może to już pannę irytuje. Że skoro mi mówisz, że tak ci ze mną dobrze, to dlaczego nic dalej z tym nie robisz? Też tak może być. Więc tu niekoniecznie musi być jakiś inny związek w tle. Może nikogo nie ma. Jesteście sami, tylko no któreś tutaj za bardzo coś. Natomiast jeżeli jest ktoś w tle, no to bardzo ładnie by to pasowało, tak? Że panno, pamiętaj. Jeżeli jesteś w jakiejś relacji, gdzie jesteś osobą trzecią i czujesz, wszystkie twoje zmysły ci mówią, zakończ to, to chyba dobrze ci podpowiadają, bo ja widzę, że ta osoba ma w sercu małżeństwo, rodzinę. Być może tą osobą, która stoi, tą osobę, która stoi pomiędzy wami. I dlatego nie może się zdecydować. Ewentualnie nie chodzi tu o więzi rodzinne, jakieś sentymenty, uczucia, tylko majątek. No, majątek, mieszkanie. Może właśnie z tego względu, no, ktoś się boi wystąpić o rozwód, bo wiecie, czasami to te domy, te samochody, te konta bankowe, różne precjoza i biżuteria są ważniejsze niż na relacje międzyludzkie, tak? Gdyby chodziło na przykład przy rozwodzie o relacje międzyludzkie, to przy jednej rozprawie jest rozwód. Ale już jeżeli chodzi o samochód, bądź mieszkanie, bądź, tak jak mówię, konta bankowe, no to już można się rozwodzić 5-10 lat, tak? Bo nie można dojść porozumienia. To jest wszystko tak głupie, naprawdę, ludzie. Czasom trac. Widzicie, co ja chciałam powiedzieć? Czasom trac. Czasami się tak zdarza. Tracą czas na głupoty, zamiast się skupić właśnie na bliskości i duchowości, i miłości, i tych wszystkich takich wartościach, które powinniśmy w sobie rozwijać. Po co nam tyle domów, tyle samochodów, jak i tak w jednym mieszkamy? To jest po prostu jakiś chory wyścig szczurów i niespełnione ambicje. Gromadzenia i zbierania, żeby pokazać, że ja mam więcej. No ale cóż, taki jest świat. Nie mamy na to wpływu. Znaczy my mamy, każdy z nas jako jednostka na pewno ma. Ale niestety na tych, co na kontach mają tyle, że przez 400 lat można by wyżywić całą planetę. Ktoś takie obliczenia kiedyś robił. No to już jest dla mnie nienormalne i nieludzkie. Ale zostawmy to. Więc kochani, no czasami też tak jest, że te kwestie materialne niestety biorą górę i gdzieś tam się zatracamy, zapominamy już w ogóle, co nas łączyło. Ważniejsza jest, nie wiem, figurka porcelanowa, jakieś dzieło sztuki, które jest warte tysiące bądź dziesiątki tysięcy niż to, co nas łączyło, wspomnienia i tak dalej. Też trzeba brać to pod uwagę. Dobra, lecimy dalej. Co o was myśli wasz partner bądź partnerka? 10 buław i paśmieczy. No bardzo go męczy na pewno myślenie o tym. Myślenie być może nie myślenie, może powiadomienie was o czymś co tutaj być może nie wyjdzie.
jeżeli wy już powiadomiłyście, kochane panny, że wy macie dosyć, że wy po prostu odpuszczacie, bo no nie wytrzymacie, jesteście tak zestresowane, nie wytrzymacie dłużej w tej sytuacji. Nawet jeżeli to jest romans i to jest tajemnica ukryte, tak? Nie chcecie być tą trzecią bądź trzecim, więc ta wiadomość, ta informacja na pewno jest ogromnym przeciążeniem. Wydaje mi się, że tutaj też ta osoba poczuwa się jakby do wzięcia odpowiedzialności za was obojga, to co się dzieje w waszej relacji, tak? Ogromny ciężar. Droga pod górkę. I dwa denary. Niezdecydowanie. Cztery miecze. Zastanawianie się, co zrobić. To jest też karta takiej izolacji. No chyba, że mówię. Ktoś tutaj naprawdę choruje i jest jakaś trudna sytuacja, że nie możecie się spotkać, to oczywiście no nie bierzcie tych wcześniejszych moich tutaj przemyśleń do siebie. Bo czwórka mieczy to też jest izolacja, tak? Pobyt w szpitalu, bądź choroba, bądź po prostu chłód emocjonalny. Dawno się nie widzieliśmy. Zimna sypialnia. Niby mieszkamy razem, ale jednak już osobno. Odpoczynek od siebie na jakiś czas, bądź po prostu, no, co tu zrobić, żeby uzdrowić tą sytuację. Być może pogodzić związek z pracą, tak? Bo w większości też sprawy zawodowe, no, wpływają na nasze życie prywatne. Czy pieniądze są, czy ich nie ma, zawsze znajdzie się jakiś powód do kłótni. Kochankowie. No kto tu się nie może zdecydować, moi kochani? No chyba, że jest ktoś, mówię, jest jakiś bliźniak. Może jest związek małżeński w tle. To już każdy z was wie. Tutaj też, jeżeli jest jakiś romans, tak? Jest jakiś związek małżeński bądź partnerski w tle. Osoba, z którą jesteście, boi się plotek. Jest to takie bardzo obciążające jego umysł. Żeby nikt nas nie nakrył, nikt nas nie zobaczył. Gdzieś tam sąsiadka na mieście, żeby nie doniosła żonie bądź mężowi i tak dalej, i tak dalej. Więc być może jakiś taki dystans tutaj jest też stworzony. Natomiast no, widzę tutaj uczucie jakieś was łączy. Tylko to jest bardzo trudna miłość, której panna już chyba no, nie może znieść. Dziewięć buław, ogromna ostrożność, jakbyście się musieli pilnować, ale jednocześnie bronić też przed atakami, tak, wyznaczać granice, tworzyć tą taką swoją przestrzeń osobistą, być czujnym, pomalutku robić swoje, ale wyciągając wnioski z jakichś już być może trudnych sytuacji. Dużo emocji temu towarzyszy, dużo emocji. Trudna miłość. Jeżeli można nazwać to miłością, bo ja tutaj nie widzę, żeby panna miała... Już chyba nie ma miłości na pozycji serca panny. No nie, to już jest ogromny żal, poranienie i pretensja. I ten żal widać na początku lutego. Nie wiem, no... Coś zabolało, coś zasmuciło. Coś zraniło serce panny. Ale pomalutku panna dochodzi do równowagi. Panuje nad swoimi emocjami, nad swoimi decyzjami. Jest cierpliwa, jest spokojnie, to znosi, można powiedzieć, tak? Nie wiem, czy jakieś słowa, czy jakieś wiadomości, które wpływają na to, czy macie się spotkać w tym miesiącu, czy nie. Bo czasami też tak jest, że ktoś SMS-a wyśle, jakąś wiadomość zadzwoni, słuchaj, no nie możemy się spotkać, bo na przykład ja mam w rodzinie wesele, bądź jakąś uroczystość, bądź gdzieś wyjeżdżam z żoną, no i nie możemy się spotkać. No i wiadomo,
wtedy ta kochanka czy ten kochanek, no co, no, no jest mu przykro, tak? Ale ile razy można odwoływać coś? No to zdecyduj się, człowieku, czy ty wreszcie chcesz być ze mną? Czy masz mnie tylko jako dodatek, tak? A tutaj i tak zawsze będziesz się koncentrował na rodzinie, bądź koncentrował. Myślę, że niektóre panny pogodzą się ze stratą i zakończeniem. Będzie to bolesne zakończenie, ale myślę, że świadome. Jakaś trudna przeszłość, którą też trzeba pogodzić. Może być tak, kochani, że może tutaj panna się związała z kimś, kto jest zaangażowany. Widać, że mu zależy, ale panna jest być może po rozwodzie, być może jest po jakimś traumatycznym związku i teraz niby chce się zaangażować, ale jest bardzo taka dyskretna, jest bardzo taka ostrożna, skryta, można powiedzieć, w tej karcie księżyca. I pomału się otwiera, ale to raczej na marginesie, bo tutaj coś się wydarzyło. Może odkryła panna, że partner bądź partnerka ma romans z jakimś lwem bądź strzelcem. No i tutaj... No jest nieciekawie, kochani. Połowa lutego to będzie jakaś informacja, która was bardzo zasmuci. Ale jeszcze się to da wyjaśnić. Kończycie królem kielichów, więc panna to wszystko bierze tak na spokojnie. Jeżeli faktycznie, panno, źle się poczujesz, nie dojdzie do spotkania, ja widzę, że tutaj się dobrze zaopiekuje tobą specjalista, lekarz i ty wrócisz do zdrowia, więc się nie martw. Natomiast wszystkie panny, które też potrzebują jakiegoś wsparcia emocjonalno-psychicznego po jakimś trudnym rozstaniu, ja widzę też tutaj na pewno możecie liczyć na bliskich, przyjaciół, bliskich bądź przyjaciół, ewentualnie jakiś mężczyzna, rak, skorpion bądź ryba tutaj naprawdę będzie czuły, będzie taki opiekuńczy, zadba o was, w jego ramionach poczujecie się bardzo bezpieczne. Może to być lekarz bądź jakiś też terapeuta, tak? Ktoś, kto was rozumie, wysłucha, na kogo możecie te swoje żale wylać. No i karta sprawiedliwości tutaj przy tym, czyli takie dochodzenie do równowagi i takie obiektywne spojrzenie na to, co się stało. Wytłumaczenie sobie pewnych rzeczy. Jeżeli chodzi o niezdecydowanie waszego partnera bądź partnerki odnośnie dalszego waszego wspólnego życia, być może nawet ślubu, żeby się zadeklarować, jeżeli panna zagrozi odejściem, tak? No, tutaj ktoś się może jeszcze zreflektować, próbować coś naprawić, ale wydaje mi się, że to raczej chyba idzie w kierunku rezygnacji panny. Kto wie, może ta strona będzie o was zabiegać, bo widzę tutaj uczucie, widzę szansę na fajny związek, nawet na miłość, która w jakiś sposób jest między wami. Tylko no tu jest ta przeszkoda i dopóki tego nie wyjaśnicie, myślę, że panna na razie się wycofa i nie będzie chciała tkwić w takiej formie związku, jaki tutaj jest zaproponowany przez waszego partnera bądź partnerkę. Jaka rada dla was? Sześć mieczy, no znajdź inny kierunek, zrezygnuj, panno. Zawróć z tej drogi. Tutaj też jakiś wyjazd być może. Ktoś wyjeżdża, przeprowadza się, po prostu no, idzie w innym kierunku, bo w tym już nie może wytrzymać, w tej sytuacji, która jest. A chce dla siebie dobrze. Na co, na kogo uważać? Na strzelca. Na strzelca bądź po prostu na jakieś flirty, jakieś próby wpływania na waszą decyzję. Natomiast jeżeli to jest flirt, taki świeży jakiś związek, to od razu wam mówię, że ta osoba nie jest singlem bądź singielką. Jest związek jakiś w tle, więc nie dajcie się nabić butelkę. Weryfikujcie wszystko. Jeżeli w miarę zorientujecie się, że ktoś no, próbował was
do trójkąta jakiegoś ściągnąć, no to po prostu uciekajcie, jeżeli taka forma relacji Wam nie odpowiada. Dobrze. Co anioły nam powiedzą? Pozwól, by przyjaciele Ci pomogli. No i właśnie przyjaciele Ci pomogą, kochana Panno. Może być tak, że jesteście małżeństwem i tutaj nawet o rozwód wystąpi Panna, tak? To, co już mówiłam wcześniej. Wyłapujcie to, co ja mówię. Pozwól, by przyjaciele Ci pomogli. Poproś inne osoby o wsparcie i je zaakceptuj. No, przyjaciele, ale to mówię, to może być jakiś terapeuta też, tak? Bo ja widzę, że tu jakaś Panna jest naprawdę mocno przygnębiona całą tą sytuacją. W ogóle nie wie, co dalej. Jest dezorientowana, przemęczona, załamana. Musi teraz się zastanowić, co dalej. Ale oczywiście czytanie jest ogólne, więc nie dla wszystkich panienek, tylko dla tych, które być może potrzebowały tutaj pewnych rzeczy usłyszeć i przekonać się w swoich własnych przemyśleniach, że to być może jest właściwa droga, żeby się uwolnić z jakiejś toksycznej relacji bądź podjąć jakąś zupełnie inną decyzję. Tak jak powiedziałam, wybierajcie tylko te karty, które rezonują. Dodatkowo możecie sobie odsłuchać znak ascendentalny, film ze swoim znakiem ascendentalnym. Ja Wam życzę dużo miłości, przede wszystkim spokoju, zdrówka i właściwych decyzji. Przy podjęciu których no, kierujcie się wiedzą i faktami, tak? Nie zadręczając się, nie pozwalając, by ktoś po prostu no żeby ktoś negatywnie tutaj na Was wpływał, no jeszcze bardziej pogłębiał to, co już czujecie. Nie dajcie się, kochane panny. Dziękuję Wam za uwagę. Mimo wszystko życzę fantastycznego lutego, a teraz zapraszam wszystkie samotne panny. Za chwilę będzie czytanie dla Was, tylko potasuję karty. Zaraz wracam. I witam serdecznie wszystkie samotne zodiakalne panny na czytaniu miłosnym na miesiąc luty bieżącego 2022 roku. Karty już były tasowane, już je przekładam. I patrzymy, kochani, co tam w lutym w uczuciach. Najpierw przeszłość. Dlaczego panna jest sama? Wisielec. Obecna sytuacja. Królowa mieczy. Połowa miesiąca. Paść kielichów. Wasze nastawienie na całą tą sytuację. Trzy buławy. Co karty radzą? Królowa buław. Przeszkody. Przepraszam, przeszkody. Sześć mieczy. I koniec miesiąca. Paść denarów. W tle czytania rycerz denarów. Kochani, no, pojawi się ktoś. Ktoś być może na kogo od dłuższego czasu czekacie. Panna bądź byk. Ale tutaj karty też mówią, zwróć uwagę na barana. Jest atrakcyjny, jest Tobą zainteresowany. Natomiast ogólnie wydaje mi się, że tutaj na razie jakby panna jest taka surowa. No nie wiem, może w trakcie rozwodu, może po rozwodzie, może po jakimś rozstaniu, ale jest bardzo taka zdystansowana i wszystko na logikę bierze. No już tak jakby
Doświadczenie nauczyło ją, że nie można, że tak powiem, ślepo wierzyć i angażować się emocjonalnie, bo można wtedy dużo stracić i poranić się na kilka miesięcy bądź lat, zależy wszystko, co i jak. Natomiast nastawione jesteście na to, że jeszcze kogoś spotkacie i że jeszcze stworzycie z kimś udany związek, tak? Jesteście zdecydowane kogoś znaleźć. To nie jest tak, że się zamykacie gdzieś tam w czterech ścianach i totalnie odcinacie od spotkań, od znajomych i nie, ja już więcej nie chcę nikogo poznać, bo już byłam w relacji i no nie chcę, tak? Nie, absolutnie dajecie sobie szansę. Tylko widać, że od dłuższego czasu panna to przeciągała. No jest ten wisielec w przeszłości. Nie wiem, co się stało, czy długo się ciągnął jakiś rozwód, czy jakieś rozstanie, czy po prostu no, panna była niezdecydowana, ciągle odwlekała jakoś tą chwilę, bo być może poświęciła swój czas, swoją uwagę karierze zawodowej bądź innym sprawom życiowym. Było to ciągle przekładane, tak? Bo to nie jest dobry czas, bo to być może nie jest właściwa osoba, a jeszcze się zastanowię, a jeszcze poczekam, albo teraz nie jest dobra sytuacja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast obecna sytuacja, mamy królową mieczy i tutaj no myślę, że panna doszła już do wniosków, że jednak chce. Coś sobie uświadomiła bądź zadecydowała. Brakuje mi towarzystwa, brakuje mi partnera bądź partnerki w moim życiu, tak? Chcę z kimś się związać, potrzebuję tego. Tak sobie wszystko panna oceniła, przeanalizowała i doszła do takich wniosków. Zobaczmy jeszcze tą królową mieczy, bo tutaj ta królowa mieczy to może być też mama. Bądź jakaś kobieta, która wam ciągle mówi, słuchaj, zobacz ile masz lat, a jeszcze jesteś sama, zobacz, już dawno nikogo nie miałaś, a ja bym chciała się wnuków dochować. Więc też może być taka narracja, że po prostu ktoś wam suszy głowę. No i wreszcie być może same dochodzicie do wniosków, że faktycznie no, czas leci, zegar biologiczny dla niektórych też być może tyka, zwłaszcza panie, które chciałyby w przyszłości założyć rodzinę, dochować się dzieci. No i faktycznie być może czas skupić się na tym, że coś trzeba w tym swoim życiu prywatnym, uczuciowym zmienić. Zobaczmy. No 10 było. Trudna sytuacja. Niektóre panny faktycznie mogą być zmęczone, że ktoś obarcza za to, co się dzieje w waszym życiu, was odpowiedzialnością, tak? Że zrzuca to na was, obwinia was, ma pretensje. Bądź tak jak mówię, inna wersja, panna jest po ciężkim i trudnym rozwodzie. Jest bardzo zdystansowana, naprawdę długo musiała dochodzić do siebie i zastanawiać się, co dalej z moją przyszłością. Kochani, w połowie miesiąca mamy pazia kielichów. Może to być jakaś zodiakalna rybka też. Natomiast wydaje mi się, że panna kogoś pozna i bardzo polubi. Pazie to jest taka pierwsza energia, to nie jest jeszcze zakochanie, to jest po prostu sympatia. To jest energia, gdzie widzimy, że z kimś nam się dobrze rozmawia, no, kogoś polubiliśmy, jest sympatyczny, jest dla nas dobry, miły, uprzejmy, a jeszcze nam się podoba i też jest z nami zainteresowany, no to już super, tak? No te pierwsze śliwki, robaczywki za wami, więc tutaj kogoś panna poznaje. Zobaczmy gdzie. Wydaje mi się, że nie wiem, to jest jakaś podróż, bądź będzie to związek na odległość, ale no niekoniecznie. Karta cesarza. O Jezus, tylko żebyście się nie zakochiwały w kimś, kto już, że tak powiem, no ma kogoś, tak? Nie, no może być to osoba, która być może też jest po jakiejś nieudanej relacji, być może z tego poprzedniego związku ma dzieci, tak? Może mieć córeczkę. Natomiast, kochani, chodzi tutaj też o jakąś osobę spod znaku zodiakalnego barana. I tutaj karty mówią, zwróć uwagę na przystojnego bądź atrakcyjną, piękną kobietę barana. Ktoś, to może być starsza
osoba od Was, ewentualnie różnica wieku będzie, tak? Czyli jeżeli chodzi o panie, panny, mogą poznać od 5 do nawet 8-10 lat starszego pana od siebie, a jeżeli są panowie, to Wy, kochani, będziecie starsi o kilka lat od tej kobitki, więc po prostu ona będzie młodsza od Was, tak? O te kilka lat, ale naprawdę może zaiskrzyć od pierwszego wrażenia i tutaj myślę, że no, panna musi się wykazać odwagą i zacząć działać. No oczywiście środowisko zawodowe może być to w to wplątane, więc serce nie sługa. Jeżeli tak jest, no to po prostu musicie same zadecydować, co dalej. Ale ktoś tutaj atrakcyjny się pojawia i myślę, że panna powinna odważyć się tutaj, podtrzymać tą znajomość, zobaczyć, co dalej z tego będzie. No tak jak mówiłam, 3 buławy, jesteście zdecydowane związać się z kimś na przyszłość. Wierzycie, że to będzie osoba Wam przeznaczona, że jeszcze miłe chwile przed Wami, chcecie zbudować świetlaną przyszłość, udany związek i wyczekujecie, tak? Co Wam los przyniesie. Karty mówią, zwróć uwagę na przystojnego bądź przystojną barana, tak? Kogoś atrakcyjnego, pewnego siebie. Nie tylko atrakcyjnego wizualnie, to znaczy, że to nie musi być jakaś wyjątkowo zjawiskowa i piękna osoba. Nie. Może być to osoba zupełnie przeciętna, ale o tak barwnej, bogatej osobowości, tak uśmiechnięta, tak radosna, tak tętniąca życiem, zaradna, sprytna i taka naprawdę przebojowa, pewna siebie osoba, która właśnie bardziej może Was oczarować tą swoją osobowością, tym swoim wnętrzem. No i oczywiście tutaj mamy buławy, czyli na pewno zaiskrzy, czyli ta sfera wizualna na pewno też będzie Wam bardzo odpowiadać. Czyli po prostu ktoś Wam się spodoba, tak? Będzie Wam odpowiadał wyglądem. Fajna karta. No i co, kochani? No na przeszkodzie jest tutaj tylko 6 mieczy. Ja nie wiem, czy Wy jesteście w trakcie jakiegoś wyjazdu, czy zmian w swoim życiu, przeprowadzki. Domykania ostatecznie być może jakichś spraw, bądź to jest też karta, żeby uzdrowić, tak, tą przeszłość i pójść świadomie, pewnie w nowym kierunku. Były partner bądź partnerka też może coś dokuczać, więc tutaj uważajcie. Ktoś może chcieć się odzywać do Was, natomiast to jest karta ogólnie pogodzenia się i nie wracania do tych myśli, do tych tematów, które powinny dawno się zakończyć, tak? Niespodziewane zmiany w Waszym życiu. Niespodziewany też wyjazd, więc tu mówię o tym wyjeździe, bo jeżeli w połowie lutego no, coś by tutaj się rozwijało, to coś może pokrzyżować niespodziewany wyjazd. Ale ogólnie koniec miesiąca, no paść denarów, czyli tutaj staracie się i to tak konkretnie, na poważnie. Na pewno się nie śpieszycie, nikt Was nie pogania i będziecie chcieli, żeby to stopniowo, pomału się rozwijało. Jeżeli z tej sympatii zacznie pojawiać się jakieś uczucie, no panna stwierdzi, że faktycznie mogłabym być z tą osobą, tak? Mogłabym się w niej zakochać. I fajne jest to, że ta druga osoba też nie będzie Was do niczego przymuszać, naciskać, poganiać, mówiąc kolokwialnie i jakąś taką presję stwarzać. Nie, to będzie takie płynne, naturalne, pomalutku. Będzie jakieś spotkanie już poważne, być może jakaś randka, jakieś prezenty, miłe wyjście, bądź wspólna podróż gdzieś razem. Też tak może być, że Wy w podróży się gdzieś poznacie. Nie tylko w pracy. Zobaczmy to. Te panny, które studiują, bądź gdzieś się uczą, bądź mają jakiś wyjazd szkoleniowy, no to wrócicie, tak? Wrócicie i będziecie mogli dalej się tam umawiać. Najwyżej będziecie w kontakcie telefonicznym. No właśnie, piątka była.
Zdobądź się, panno, na odwagę i zawalcz o to uczucie, o tą osobę, bo z tego może być fajny związek. No, szóstka była. Od razu mówię tym pannom, co jakieś egzaminy mają na koniec miesiąca, uda wam się je zdać. Ludzie będą wam bili brawo, będą gratulować. Natomiast jeżeli miała panna poprzez właśnie jakieś trudne sprawy z przeszłości, taką blokadę wewnętrzną, taki konflikt, takie wahanie, tak? Co ja mam zrobić? No, jedna strona mówi, gdzieś tam aniołek za uchem lewym mówi, rób tak i tak. Jabłek kusi do tego i tego, bądź straszy, nie rób coś, ty znowuż będziesz cierpieć. Takie dwie jakby nasze odmienne stany osobowości stały naprzeciwko siebie. No to musicie naprawdę tutaj przełamać. Musicie się przełamać. No i karty mówią, zawalcz o tą znajomość, bo z tego może być fajny, udany związek. Poznajcie się bliżej. Zrób wszystko, panna, żebyście się bliżej poznały. No i oczywiście to jest twoja karta tutaj, tak? Więc to panna musi się postarać, musi dać znać, że no, też jest zainteresowana. Tutaj ktoś sympatyczny może zaprosi was gdzieś, nie wiem, do kina, na jakąś randkę, na jakieś spotkanie. No na pewno okaże swoje zainteresowanie, więc musisz, panno, odbić piłeczkę. Jeżeli faktycznie ta osoba ci się podoba, no i miło ci się z nią rozmawia, wydaje ci się dobrą osobą, godną zaufania, której możesz poświęcić swoją uwagę. Dobrze. Jaka rada dla was, moi kochani, na ten miesiąc? Trójka mieczy. Nie chowajcie już jakichś żali, pretensji, uraz z przeszłości, tak? Odblokujcie to swoje serce, bo te miecze, czyli takie przemyślenia, wszystko takie przeanalizowanie, ja się kieruję tutaj intelektem, wyłączam emocje zupełnie, tak? Tymi mieczami unieruchamiam to serce, że ono nie może pracować, nie może odczuwać, bo wszystko jest zamrożone tą królową śniegu. No nie, odmrażamy. Wyjmujemy te miecze, wyrzucamy je i zamykamy przeszłość i zaczynamy czuć, kochać na nowo. Na co, na kogo macie uważać? Wieża. Nie pozwólcie się zaskoczyć, ale też no, musicie podjąć wreszcie jakąś ciężką być może dla was decyzję, tak? Może wy powinniście kogoś zaskoczyć, moje kochane panny. Nieprzewidziane wydarzenia mogą być jakieś w tym miesiącu. Nie buduj relacji na czymś, co jest niestabilne. Związek na glinianych nogach upadnie. Więc tutaj trzeba pogodzić się z przeszłością, zapomnieć, wybaczyć, uzdrowić i dopiero na fundamencie gruzów tej wieży budować coś mocnego. Jakie anioły? Co one wam doradzą, kochani, na ten luty? To może być ten jedyny, no. To może być ten jedyny, ta jedyna, kochana, więc tutaj nie odpuszczajcie. Musicie się postarać. Już spotkałeś partnera, którego poszukujesz. A, widzicie. Już spotkałeś. No to może wy się widujecie, tylko trzeba jakoś rozwijać znajomość w połowie lutego. Przemóc się, odważyć, zdobyć. Szóstka buław, chcecie zdobyć. Jesteś mój, jesteś moja. Mam cię. Tak długo za tobą chodziłem, tak cię urabiałem. Podrywałem i w ogóle adorowałem, czy tam zalecałem się. Ach, różne są określenia. Aż cię zdobyłem, jesteś moja, jesteś mój. No zawalczcie o to, zawalczcie, kochane panny, bo może to być naprawdę miłość.
prawdziwa miłość i ten związek, którego szukacie, i mężczyzna bądź kobieta, z którą zaplanujecie swoją wspólną dalszą przyszłość. Moi mili, to by było na tyle. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, na pewno nie dla wszystkich, więc wybierajcie tylko te karty, które do Was pasują. Ja Wam życzę wszystkiego, co najlepsze. Wspaniałego, udanego miesiąca. Dużo miłości, cierpliwości, wytrwałości, odwagi w podejmowaniu decyzji. Sprawdźcie znak ascendentalny i cóż, dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego razu. Wszystkiego dobrego, Panny.